Siemaneczko, witam wszystkich w 19 części Let's Play Stalker Czyste Niebo. Mam sporą, naprawdę sporą garść informacji, bo pozmieniało się naprawdę dużo między odcinkami. Zacznijmy od tego, że wytłukłem wszystkich bandytów na tej mapie, na wysypisku dokładniej. Czyli w sumie można powiedzieć główną bazę przejęliśmy na odcinku. Oczywiście straciliśmy ją, potem znowu ją przejąłem, potem znowu ją straciliśmy. I potem dopiero łaskawie postanowili przyjść nasi ludzie, czyli dokładnie tych dwóch stalkerów, i zaklepali tą bazę. Nie wiem, czemu dopiero to za trzecim razem zatrybiło. Trochę się przy tym napociłem. Potem zacząłem wybijać resztę grup, bo jeśli już stracili główną bazę i nasi ją przejęli, to nie przychodziły kolejne oddziały bandytów. Wtedy można było ich wybijać wszędzie z okolicy, tutaj przede wszystkim, i już nie przychodzili po prostu, żeby odbić to od nas, nie? Tak wygląda wojna frakcji. Oczywiście są oddziały jeszcze bandytów, ale nie na tej mapie. Tutaj to jest... Co to jest? Przejście do... do tego instytutu. Tutaj są jeszcze bandyci, no właśnie, ale to już nas tak naprawdę za bardzo na razie nie obchodzi, prawda? Więc tak wygląda wojna frakcji elegancko. No i co? No postęp... Jak postęp, nic tutaj więcej się nie zmieniło. Druga sprawa, ulepszyłem na maksa broń. I ulepszyłem też na maksa tą broń. Czy na maksa? Chyba darowałem sobie zmianę amunicji w tej broni, chyba tak. Druga sprawa, dostajemy też pancerz od stalkerów, jeśli pozbędziemy się bandytów na dobre, czyli zlikwidujemy tą główną bazę. Właśnie ten pancerz. Mój był już kompletnie zniszczony. Poszedłem odebrać nagrodę, patrzę, pancerz. No to kurczę, świetnie. Nie musiałem robić, tylko sprzedałem mój zużyty pancerz i gitara. Druga sprawa, mamy teraz taką broń. Zebrałem ją z schowka. W poprzednim odcinku chyba zyskaliśmy informację o schowku, żeby odebrać nagrodę. Taki, wiecie, lepszy schowek gdzieś w tym miejscu. Właśnie z niego zyskałem tą broń. Była lepsza niż poprzednia, ulepszona. Ją też chyba ulepszałem, ale tego już nie jestem pewien. Dostaliśmy też nagrodę od stalkerów, to promieniowanie nam zmniejsza, zajebiście. No i chyba to wszystko, co miałem wam do powiedzenia, prawda? Jakie tu ulepszenie chcesz? Czekaj, ulepszenie na temat hamulca wylotowego do pistoletu maszynowego. Do pistoletu, ale ciekawe, czy maszynowego. Może, no chociaż cholera wie. Dobra, teraz czym my się mamy zająć? Odebrać mamy nagrodę. Odbierz nagrodę. Mamy przejść tutaj. I tutaj też jest podążaj za kołem do Doliny Mroku. Główny questik. Dobra, i najbliżej będzie tutaj. Okej, jeszcze krótkie info, które jest godzinka 20. Szczerze mówiąc, chciałbym się przespać, ale czy tutaj będzie możliwość, żeby się przespać? Nie, no to lecimy w nocy. Tak jest na czerwono, czyli wysokie niebezpieczeństwo, to się nie opłaca spać, bo jakieś lagi są, nie, bo po prostu mutanty nas atakują i umieramy. Tego byśmy nie chcieli. Dobra, amunicję jak widzicie mam od chuja i ciut, więc możemy iść spokojnie, nic nam nie powinno się stać. To chyba wszystko, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, a jak zapomniałem, to pewnie jakaś pierdółka. Więc raczej nic poważnego nie powinno się stać, tam są chłopcy z powinności. To są mutanty, to nie są bandyci, żeby nie było wątpliwości. Dobra, teraz nie chciałbym wpaść tutaj w jakieś promieniowanie głupie. Ta strzałka to jest tu, gdzie mnie interesuje? Chyba tak. Dobra. Ostatni saving na starym terenie. Jeszcze sekundka, jak się nazywa ta miejscówka, gdzie Dolina Mroku, dobra. Jak najbardziej, Dolina Mroku. Myślę, że jestem solidnie przygotowany. Chociaż nie zerknąłem, ile mam apteczek i bandaży, ale wydaje mi się, że całkiem sporo. Okej. Najbliżej mamy, żeby wątek główny kontynuować. Odbierz nagrodę, to jest dopiero tam dalej. Mam nadzieję, że będzie jakaś solidna nagroda, bo mnie wystawili przecież, nie? Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, kurczę. Jezu, jaki skwar jest. Jeśli słuchacie wentylator, to sorki. Czy normalnie go nie słuchać, ale jeśli mówię, to po prostu mikrofon się uruchamia i może łapać jakieś szumy.
Pewnie wentylator jak coś, więc sorki, ale naprawdę Dolina jest... Mroku jest objęta kwarantanną. Odłóż broń i podejdź tu bardzo powoli. Żadnych gwałtownych ruchów. Chcę tylko z tobą pogadać. Okej. Okej, kto to jest? Wolność. Chłopaki z wolności. Nie chcę kłopotu. Chowaj broń i stój bez ruchu. Tylko czegoś spróbuj, a pójdziesz do piachu. Stój spokojnie, brachu. Nie będzie bolało. Co ty chcesz robić? Dobra, stalkerze, nie ruszaj się. Kim jesteś i co tu robisz? Jestem najemnikiem. Szukam stalkera nazwanego Kłem. Pewnie już nie żyje. A tobie radzę zmywać się stąd, jeśli nie chcesz skończyć jak on. A czemu nie żyje? Co tu się dzieje? Ktoś nas ciągle atakuje. Widać, że się na tym zna. Za każdym razem nie mamy szans. Kontrolujemy wszystkie drogi prowadzące w Dolinę Mroku, ale to wcale nie przeszkadza temu, kto nas atakuje. Jeśli szukasz informacji na temat Kła, spróbuj w bazie wolności. Dzięki. Mów głośniej. Dzięki, dzięki. Dobra, jedna sprawa mnie jeszcze zaciekawiła. Wolność. Dobra, ja się zastanawiałem przez chwilkę. Druga sprawa jest taka, tu wszędzie są chłopcy z wolności. Odbierz nagrodę. O, 750 rubli, Jezus. Mam iść do głównej bazy, dobra. Nie ma w ogóle tu stalkerów. Tego co widzę. Delta, tu Alfa. Co to za strzelanina? Co się tam dzieje? Cholera, kolejny atak. Najemniku, sprawdź, czy w placówce ktoś przeżył. Okej. Widzę, że teraz nie mam za bardzo czasu, co? Ale to nie jest czasówka. Mogę z tobą pogadać? Ej. Siema, 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 nie bardzo. Nic się nie dzieje. Dobra, nie mogę z wami pogadać, nie to nie. W takim razie idę tam, gdzie mam iść. Bardziej w tą stronę troszeczkę. Zobaczymy, co tam się wyprawia. Niepokoi mnie trochę to, że jest mrok. I kurczę, zrobi się zaraz ciemno i mutanty będą miały żniwa. Okej, nikt tutaj nie przeżył. Są potworne lagi. Może zostawili, bo widziałem, że mają całkiem niezłe klamki. Ej, co się tam dzieje? Zgłaszaj się. No nie, kurwa, za wolno klikałem apteczki. Fuck. A przełożyłem sobie już pod F1 pod F2. A ja mi się nie skończyły czasami. No tak coś, kurczę. Odpowiedz do cholery. Nie, luz. Zaraz odpowiem, tylko na razie muszę się zająć. Pieskami. Dobra, pięknie. Nic nie zostawiliście? Wszystko ograbione? O. Dobra. Więcej nie ma, prawda? Tylko jeden miał coś przy sobie. Kurwa, trochę biednie, panowie. I to jeszcze akacza zużytego. No dobra, niech będzie moja strata w takim razie. Schowek, spoko. Wejście do bazy. To wejście do bazy... Kurczę, tutaj mur pewnie będzie jakiś, czy nie? Normalnie mogę tutaj. Czy nie, jednak jest ogrodzone wszystko. Normalnie murem pójdziemy i tam wejdziemy. No pewnie wiecie, tam z boku nie będzie żadnego wejścia i będę się musiał wracać niepotrzebnie. Dobra, ta miejscówka też mi się kojarzy, to wejście. Tutaj zawsze sporo psów biegało. A teraz chyba jest tutaj dosyć spokojnie. Okej, dobra. Z tym spokojnie to bym chyba nie przesadzał może. Masz okazję dołączyć do najlepszej drużyny stalkerów w zonie. Kto inny zaakceptuje cię takim, jaki jesteś?
Nie trać wolności. Dołącz do nas. Ta. Stary, ale ja i tak jestem już w najlepszej ekipie. Gdzie tu jest wejście do tego budynku? Bo nie od tej strony, kurwa. Jak to początki, zawsze się musimy pogubić w jakiejś nowej bazie. Ej, mużyk! Ty na terytorii bardzo słabo... Stalkerzy, jesteś na terytorium wolności, więc nie rób żadnych numerów. Przyjdź do mnie, jeśli masz jakieś pytania. Spoko. Co chciałeś mi powiedzieć? Nie szukam kłopotów jak coś. Dobra. Poprawić zdrowie. Powiedz mi o dzwonie, masz coś dla mnie? Dokładnie. Dobra, jak zostałeś barmanem? Zdajesz niewłaściwe pytanie, brachu. Powinieneś zapytać, jak gandzia barman. Ej, Jaszo, daj na oprawę zamka. Gandzia fajkarz. Ty kutwo. Dobra, weź sobie od dowódcy. Cicho tam w eterze, bo tutaj czytam. To jak będzie, Aszot? Jak chcesz, to dostaniesz. Rusz tyłek. Gandzia, który imprezował z najróżniejszymi ludźmi w najróżniejszych zakątkach świata. Kurwa. Przestańcie pieprzyć, debile. Co to jest, komis samochodowy? Znalazł się w zonie. Ale na to pytanie brachu nie odpowiem. To dołująca historia. Jestem optymistycznym kolesiem. Po prostu się tu znalazłem. Tak to już jest. Byłem sam i odczułem kosmiczną pustkę brachu. To był straszny dół, ale później poczułem pozytywne wibracje ze strony wolności. Zona to stalkerzy. A bycie stalkerem? Wiedziałem, że to swoi ludzie. Musiałem wybrać, ale nie miałem wątpliwości. Odnalazłem wolność. Teraz prowadzę lepsze życie niż większość ludzi w zwariowanym świecie poza zoną. Tutaj mam się czego napić, co zapalić. Mam zonę i ludzi, którzy odpowiadają mi... Którzy opowiadają mi różne rzeczy. Cholera, ten miejscowy towar jest zupełnie do dupy. Okej. Okay. Dla mnie masz. Właśnie kupiłeś to, co jest pod krzyżem na grobie stalkera obok starego drzewa. Ile? Zgoda. Ile? Zgoda. A, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że kupę kasy zarobiliśmy. Zgoda, co tam właściwie jest? 4000, stary. Ja chcesz nawet sporo, 70 tysięcy mamy. Nie będę z tym przesadzał, może aż tak. Ale tu jest jakiś gościu, co może mieć. Co masz? Do nas coś ciekawego. My cały czas jesteśmy w całej frakcji. Gitara. Dobra. Okej, niesamowite. Ktoś ukradł gitarę Seregi, tylko on potrafi tu na niej grać. I to dobrze, nie tak jak reszta tego tałataństwa. Szybko wykryliśmy już złodzieja, ale Lechociąg zdążył ją gdzieś ukryć. Przynieś tę gitarę Serega. Jezu, coś mnie dzisiaj ta brewka swędzi. Nie chcę grać na żadnej innej. Okej. Okej, nie ma problemu, panowie. Ktoś tutaj na górze jest, warty uwagi. Chyba nie szczególnie. Tutaj mogę się przespać i chyba tak sobie zrobimy. Nie powinno być żadnego problemu. Pozbieramy oczywiście kłyściki, stąd pomożemy chłopakom z wolności. Wyglądają na w porządku. Ciekawe, kto ich tak atakuje, bo tam nie wyglądają na jakichś amatorów. To wręcz przeciwnie. A dostają ciężki pierdol od kogoś. To jest troszeczkę zaskakujące. Tak to się nie zabijmy może. Czekajcie, bo się już pojebałem w akcji, a nie dobre, tu jest bar. Słuchajcie, luzacy i bezlitośni towarzysze. Jeśli chcecie być poważani, to mów co wiesz. Dobra, czy mogę pomóc? Was. Nie możesz. Żadnego sprzątania, o tym miejscu. To dobre miejsce dla początkującego stalkera. Blisko do kordonu i niewiele anomalii. Nawet potwory trafiają się dosyć rzadko. Jezu, cały czas coś gadają. Poza tym, jeśli ma się szczęście, można tu znaleźć przyzwoite łupy, które potem da się sprzedać w naszej bazie, gdzie jest bezpiecznie. Najtrudniej jest przedostać się tutaj przez wojskowe posterunki na wysypisku. Jeszcze uważać, żeby promieniowanie nie usmażyło ci jaj. Dobra. W sumie mogę ci to sprzedać nawet, stary. Jest mi to zupełnie niepotrzebne. Co to jest? Mechanik?
A, mechanik, dobra. Co popsułeś? Witaj, najemniku, coś trochę zarobić? Zawsze. Mam robotę do wykonania, ale trzeba to załatwić naprawdę dyskretnie. Żadnych świadków, rozumiesz? Ładnie, jak będzie ciemno, około 11. Okej. Okej, dobra, podziel się doświadczeniem. Doświadczenia mi nie brakuje, powiem ci tak. Nie próbuj ulepszać wszystkiego naraz. Jeśli chcesz mieć najpotężniejszą spluwę, która jest też najcelniejsza, przestań marzyć. Jak raz zwiększysz moc obalającą swoją... obalającą swojej broni, następnym razem zrób to samo. A to dlatego, że niektórych ulepszeń nie da się usunąć. Jeśli zechcesz zrobić karabin snajperski z broni, której wcześniej zwiększyłeś moc, będzie już za późno. Więc myśl z wyprzedzeniem i dobrze się zastanów. Dobra. Jakieś użyteczne info? Użyteczne? W naszej pracy użyteczne jest to, co pomaga utrzymać się przy życiu. Albo coś, co zabija przeciwnika. Opowiem ci o artefaktach. Co to jest artefakt? To skupisko energii anomalii, coś jak kostka bulionu. Są też artefakty, które, jak to się mówi, generują anomalie. Chyba tak jakoś mówi Czechów. Tak czy siak, rzecz w tym, że jak artefakt wygeneruje anomalię, staje się bezużyteczny. Sama anomalia nie jest specjalnie potężna i szybko znika, ale wystarczy, żeby ktoś się na chwilę zatrzymał, albo zupełnie zgubił twój trop. No, coś takiego. Okej, jest coś takiego, jakiś już czas szukam schematów ulepszeń, jeśli na jakiś trafisz, przynieś je. Dobra. Okej. Dokąd, Telkerze? Mógłbym pancerz nawet ulepszyć, ale coś z pancerza nie szczególnie teraz chcę ulepszyć. Dobra, pozbieraliśmy questy. Spoko, odszukaj ulepszenie. Gdzie jest ta gitara? O Jezus, ta gitara... Uuu, bardzo daleko. Dobra, tutaj nic więcej nie macie, prawda? I o 11 chciał, żebyśmy przyszli. Może mieć dla nas jakąś robotę. Interesujące. Tak samo jak tutaj ten schowek. Co to jest? Schowek pod jodłą. Żeby to było na samej górze. Chyba tak, bo tutaj tego nie widzę. Zaraz zobaczymy, jak wejdziemy na górę. No i przestało padać. Albo i nie. Znaczy, chodzi mi o ten schowek. Obym nie zapomniał, pod którą jedną zostawiłem swój towar. Weterani i żółtodzioby. Jeśli cenicie sobie wolność i towarzystwo podobnych wam osób, dołączcie do nas. Pod jodłą powiadasz, tak? Przyjmie każdego, kto stanie w naszych drzwiach. Taral tu. Wolę rozmawiać bez gnata wycelowanego w twarz. Nie, luz, rozumiem. Pilnujcie tutaj, tak jest. Dobrze, że tutaj stoicie i pilnujecie. Tylko druga sprawa, pod jodłą? Czyli, że którą? Bo nie wiem, o co tutaj chodzi. Może tam na górze by coś zostawił? No zobaczmy, co nam szkodzi. Czy tutaj coś jest ciekawego? Nie, dobra. Gdzieś pasowało, że tutaj ten schowek. Czy w sumie nie? O Jezus. Ohoho. Bałem się, że nie wyjdę. Zapiszmy sobie, zanim gdzieś się zgli... czuję. Dołącz do frakcji Wolność. Razem uratujemy Zonę. Jedyną grupę prawdziwie wolnych ludzi na Ziemi. Albo tutaj centralnie, ale kurczę. Tutaj nic nie ma. Nie do końca wiem, gdzie mogę to szukać. No tutaj nic nie ma, no nigdzie nie wejdziemy. Co tam mam? Pod jodłą.
Stara, ale co ci biega z tą jodłą? Dobra, nieważne, nie wiem. No, super, jeszcze zabijmy się. Dobra, tu jeszcze jest osoba decyzyjna i kolejny schowek. Co to jest? Schowek na końcu kolektora. Te schowki to między odcinkami, bo... czuję, że zaraz nic nie zyskam na tym tak naprawdę. Witam. A dobra, dokąd możesz mnie zabrać? Kordon, wysypisko, Dolina Mroku, bagna, jest, już ceny się robią zabójcze. Nie mogę tego rozwalić, szkoda. Jeśli cenicie sobie wolność i towarzystwo podobnych wam osób, dołączcie do nas. Wolność przyjmie każdego, kto stanie w naszych drzwiach. Jest mi na tym miejscu, mogę tutaj wejść? Drzwi zamknięte, to szkło. Shit. Nie widziałem tego, nie widziałem tego, naprawdę. Dobra. Ty chyba jesteś jakimś informatorem, co? Chociaż nie, Lingow. Wybrałeś złe miejsce na spacer, koleś. Nie wiesz, że atakują tu nas dniem i nocą? Siedzenie w naszej bazie jest tak niebezpieczne, ale w kurce wolności jesteś chodzącym celem. I tak jest niebezpieczne. Okej, okay, szukam stalkera nazwanego Quem. Nie znam go osobiście. Parę dni temu kręcił się tu jakiś włóczęga. Miał jakiś podejrzany interes do naszego przywódcy. Oczywiście bez świadków. To mógł być on, ale właściwie nie wiem. Jak możesz się spotkać z przywódcą wolności? Ach, niecierpliwy jesteś, kolego. Słuchaj, zapomnij o spotkaniu z dowódcą, dopóki mamy kwarantannę. Wiesz, jesteś tylko najemnikiem, mimo to... życie dało ci niepowtarzalną szansę. Jeśli coś dla mnie zrobisz, szepnę słówką szefowi, co ty na to? No dobra. Niedaleko bazy niby pies urządził sobie legowisko i teraz nie daje nam spokoju. Jak tylko poczuję, że w barze się coś gotuje, mamy przerąbane. Chłopcy zrobili się nerwowi przez tego cholernego potwora. Załatw to dla nas, a jak wrócisz, przejdziemy do poważniejszych spraw. Okay. Przestań zawracać głowy byle czym, jestem zajęty. Spoko, spoko. Mam zniszczyć norę piesków. Dobra. Czyli w sumie no inaczej się nie dostaniemy do tej waszej bazy, nie? Niestety nie, to lecimy na pieski w takim razie. Czemu by nie? Związane z wątkiem głównym, porobimy sobie trochę wątku głównego. A może w tym odcinku nawet nie, zaraz będziemy kończyć. Chociaż to jest chyba niedaleko, prawda? A, to możemy jeszcze zaryzykować. Szczerze mówiąc, oh fuck. Oh, shit. O, nawet się udało. Jednak nowy pancerz to... Nowy pancerz, Jezu, zamknij się, stary, już nie mogę słuchać. Cały czas reklamuję. Tak, 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 wolność, super. Doskonale, dowaliłeś tym mutantom. Tak wracaj jest. Po kolejne instrukcje. Spoko, o to chodzi, dobra. Wrócę w kabinie. Dobra, z przyjemnością. Nabita broń, czy... O, elegancko. Coś jeszcze tutaj było? Czy nie? No niestety nie. Oczywiście paskudnie ten pies wyglądał. Dobra, ale na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, dodawajcie do znajomych. Steam Origin, zapraszam. Trzymajcie się. Cześć. O, świetnie! Wziąłem wczytywanie. Fuck! Dobra. Nara.